Jest to wyjątkowe wydarzenie, bo pierwszy raz w nowej parafii i na dodatek z nową trasą. Tym bardziej cieszę się, że tak właśnie zebraliście się w tym miejscu, żeby wspólnie przeżyć naszą przede wszystkim modlitwę dziękczynną, moi drodzy. Dziękczynną za ten codzienny chleb, który spożywamy. Myślę, że z czasem, z wiekiem my odkrywamy tę prawdę, że Bogu trzeba dziękować naprawdę za wszystko. Ja często powtarzam i dzisiaj się powtórzę, że Bogu powinniśmy dziękować naprawdę za każdy oddech. Dlaczego tak mówię? Z opowieści, ale też i z innych źródeł wiem, jak trudno jest tym, którzy z powodu COVID-u przebywają w szpitalach, kiedy są pod aparatami tlenowymi. I kiedy człowiek jakoś potrafi sobie wyobrazić i współczuć innym, to rzeczywiście każdy oddech, który daje nam Pan Bóg, jest łaską, jest darem. Dlatego, moi kochani, tym bardziej za każdy dzień, za każdy miesiąc, rok naszego życia, za wszystkie dary w postaci właśnie tego przysłowiowego chleba powszedniego, Bogu dziękujemy. Stąd też dlatego tu dzisiaj jesteśmy, by Bogu dziękować za ten chleb powszedni, za świat przyrody stworzony przez Pana Boga, za wszystko, co służy naszemu rozwojowi, co służy naszemu ciału i też naszej duszy. Drugą intencją naszą wspólnej modlitwy będzie prośba o urodzaje, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba, ale też to jest zadanie dla nas, byśmy nie marnowali też pokarmu. Czasami tak lekko wyrzuca się ten pokarm, a przecież tyle ludzi na świecie jest, którzy potrzebują tego pokarmu, więc ten szacunek dla chleba i niemarnowanie pokarmu to nasze zadanie, ale i też prośba do Pana Boga, aby tego chleba nigdy nam nie brakło, żeby pobłogosławił nasze pola, nasze ogrody, wszystko, co jest na świecie, co żyje, niech Bóg rzeczywiście ma w swojej opiece. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, posłuchajmy teraz słów Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jezus w dzień świąteczny przechodził wśród zbóż i pozwolił, aby Jego uczniowie zaspokoili swój głód ziarnem dojrzewających kłosów. Przez Niego zanieśmy teraz pokorne prośby. Ty przez usta świętego Pawła Apostoła nazwałeś nas swoją uprawną rolą. Spraw, abyśmy rzetelną pracą wypełniali Twoją wolę i zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Ciebie prosimy. Twój Syn pouczył nas, że jest winnym krzewem, a my jego latoroślami. Spraw, Panie, abyśmy trwając w Twoim Synu przez wiarę, miłość, przynosili owoc obfity ku Twojej chwale. Ciebie prosimy. Ty błogosławisz ziemię i ubogacasz się plonami. Swoim błogosławieństwem spraw, aby nasze pola, ogrody, łąki, lasy, sady zrodziły pożywienie, którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Ciebie prosimy. Ty nam dajesz pszenicę na chleb codzienny i jako dar do sprawowania Eucharystii. Spraw, abyśmy zabiegając o pokarm dla ciała,
pragnęli chleba, którym jest Twoje ciało. Ciebie prosimy. Ty karmisz ptaki powietrzne i odziewasz lilie polne. Naucz nas nie troszczyć się zbytnio o pożywienie, ubranie, ale szukać najpierw Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Prośmy także, by Bóg pobłogosławił każdą pracę, jaką wykonują mieszkańcy podzamku. Niech także ma w swojej opiece w czasie nie tylko wykonywania naszej pracy, ale prosimy też o Jego opiekę w czasie podróżowania. Niech Bóg udzieli błogosławieństwa wszystkim mieszkańcom. Ciebie prosimy. Boże, Ty w swojej opatrzności na początku dziejów świata nakazałeś, aby ziemia wydała rośliny zielone, rodzące wszelkiego rodzaju owoce. Ty dajesz nasienie siewcy i chleba dostarczasz na pożywienie. Spraw prosimy. Niech ta ziemia, wielorako ubogacona Twoją hojnością i uprawiana pracą rąk ludzkich, rodzi obfite owoce. Niech Twój lud, obdarzony dobrami, które od Ciebie pochodzą, chwali Ciebie teraz i na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego spocznie na tej ziemi, za którą zanosimy nasze wspólne modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No tak, poświęcę cztery strony świata, tak, żeby wszystkie nasze pola, ogrody były poświęcone. Serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali ten ołtarz. Nie wiem, kto to uczynił, ale Bóg zapłać serdeczne. Czy coś wiadomo, czy będą jeszcze inne ołtarze, czy ten jeden tylko? Będzie jeszcze, tak? Wspaniale. To idziemy. Pan Andrzej będzie śpiewał. Włączajmy się właśnie w modlitwę przez śpiew. Gdy nam szumi górski las, palmy Boga. Gdy widzimy dobry film, palmy Boga. Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal, które Bóg to Jego, który zostawił Ci. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi, spójrz jak na pewnik, co bywasz Ty. Zobacz jak matka domu się trudzi. Spójrz w oczy dziecka, powiedzą Ci, że każdy z nas stworzony jest przez Pana. Patrząc na ten piękny, stworzony świat przez Pana Boga,
nie możemy wyjść z podziwu, że to wszystko dla człowieka, że to wszystko dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. Dlatego to wydarzenie, ta uroczystość jest okazją, by Bogu dziękować za wszystkie dary, wszystkie łaski i przy tym ołtarzu, przy tej stacji także Bogu dziękujmy i prośmy o obfite plony dla naszych ciężko pracujących polskich rolników. Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Marka. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym mam porównać Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Bóg Ojciec Wszechmogący nałożył na wszystkich ludzi obowiązek pracy, aby czynili sobie ziemię poddaną. Módlmy się o błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i dla każdego ludzkiego trudu. Wołajmy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chrześcijan na ziemi, aby codzienną pracą zdobywali świętość zgodną ze swoim powołaniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby przez mądre i sprawiedliwe ustawy popierali solidarny wysiłek rolników i stali na straży godności ich pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich rolników i pracowników rolnych, aby ich ciężka praca cieszyła się szacunkiem i wdzięcznością wszystkich rodaków. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich mieszkańców naszego kraju, aby otaczali szacunkiem ojczystą przyrodę, dbając o czyste powietrze, wodę i o zdrowe owoce ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj, teraz, zgromadzonych na tej modlitwie, abyśmy zabiegając o dostatek chleba dla siebie, dla swoich rodzin, byli również bogaci przed Bogiem w uczynki wzajemnej miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu obowiązek pracy, aby doskonalił dzieło stworzenia i czynił sobie ziemię poddaną. Twój Syn pracował własnymi rękami i zechciał być nazwany Synem Cieśli, a ludziom utrudzonym pracą obiecał nagrodę i pokój w Twoim Królestwie. Wejrzyj łaskawie na pracę wszystkich, którzy uprawiają rolę, sieją ziarno i z nadzieją oczekują plonów. Oddalaj od naszych pól zarazę, niebezpieczne burze, rad i spraw, aby wydały plon o stokrotny. Błogosław nam, abyśmy trwając w Chrystusie, uczciwie wykonywali każdą pracę i zasłużyli na nagrodę, jaką przygotowałeś swoim wybranym przez Chrystusa, Pana naszego. Niech nas wszystkich błogosławi, niech ześle Bóg błogosławieństwo na nasze pola, ogrody, lasy, sady w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko nieskalana, módl się za nami.
sławny pobożności, módl się za nami. Róża duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, chory, módl się za nami. Ucieczko przebeczny, módl się za nami. Królowo męczenniku, módl się za nami. Królowo wyznawcu, módl się za nami. Królowo ciechedzic, módl się za nami. Królowo orędowniczko nasza, poświetniczko nasza, pocieszyj moje oczy. Przyszedł czas, tak, przyszedł czas. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak mamy, darujmy. bracia i siostry, posłuchajmy sobie Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się za Jeziora Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jak czynił nagle, którzy królowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do chleba, skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na drogę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mówił, za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla mnie? Jezus zatem rzekł, każdy począł usiąść. A w miejscu tych było wiele traw, usiedli więc mężczyźni, a liczba nich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywające, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jak uczynił Jezus, ten prawdziwy jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mógł go przyjść i odwołać, aby go odwołać od chleb, sam usunął się od słów na chleb. Bracia i siostry, zanieśmy ponownie naszą prośbę, najpierw intencję dziękczynną za nasze
aby zapewnić wszystkich ludzi dobrej woli, pospieszony na radę. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę doczesną, aby dbali o zdrowie wszystkich mieszkańców tej ziemi, zabiegając o czystość powietrza, wody i uprawnej roli. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby w każdą niedzielę chętnie prowadzili się na słuchanie Bożego Słowa i na uczcie eucharystycznej. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które w naszych parafii w tym roku po raz pierwszy przystąpią do eucharystii, aby często posilały się do życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, mieszkańców Kucanka, abyśmy czyniąc dobrze i karmiąc się ciałem Chrystusa, zasłużyli na chwalebne zmartwychwstanie i życie wieczne. Ciebie prosimy. Boże, Stwórco i Ojcze, Ty wiesz, czego potrzebujemy do życia godnego ludzi. Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał. Dajesz mu ziarno na siew, chleb potrzebując jego siły. Weź na trud wszystkich pracujących i spraw, aby Twoje błogosławieństwo stopiło na wszystkich tutaj obecnych. Amen. I zaczniemy za chwileczkę Eucharystię, którą ofiaruję w intencji, w tych wszystkich intencjach, które do tej pory do Boga zanosiliśmy, szczególnie uwzględniając Was, którzy się tutaj teraz zgromadziliście. Odzyskanie
to nasza msza święta. Dlatego możemy w niej te wszystkie nasze intencje do Boga zanosić, a dzisiaj szczególnie to czynimy za pośrednictwem naszej Matki Najświętszej Królowej Polski. Aby Pan przyjął te wszystkie nasze dziękczynienia, wszystkie nasze prośby, najpierw przeprosić Go za nasze życie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślałem o Bogu uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści wszelkie grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. A na głowach 7 diademów. O
radością dziękuję Ci, Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętego światłości. On uwolni nas spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. By Ty widział, czy tron, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Przy każdym ołtarzu
kiedy modliliśmy się, a Maria opowiadała, że jeszcze zanim ja przyszedłem na świat, to te procesy, ten pochód był, to rzeczywiście był między polami. Ale pokazywała mi mama, którą drogą między polami ksiądz przyjeżdżał i razem z miejscowymi wiernymi szli, śpiewając pieśni Maryjne, śpiewając litanie i prosząc o błogosławieństwo Boże właśnie na tych polach. Przepiękna rzeczywiście tradycja i jednocześnie przekonanie, że my owszem ludzie mamy wiele rzeczy do wypełnienia, do wykonania, ale jeszcze potrzebne jest Boże błogosławieństwo. Żeby to jakoś zobrazować, spotkało się kilku kolegów i jeden z nich wyciągnął takie szklane naczynie i do tego szklanego naczynia włożył dwa takie spore kamienie i powiedział: tutaj już się nic więcej w tym naczyniu nie zmieści. Drugi kolega mówi: nie, nie masz racji. Przyniósł sporo takich drobniejszych kamieni i okazało się, kiedy wsypał między tymi dwoma dużymi kamieniami i te drobniejsze kamienie się nie zmieści. I powiedział: o, teraz to się nic więcej nie zmieści. Ale trzeci kolega mówi: o nie, zmieści się. Przyniósł piasek. Nasypał do tego naczynia piasek, wchodził w te szczeliny, które jeszcze pozostały i mówi: o, teraz już się to naczynie nic nie zmieści. Ale czwarty jeszcze ma ten głos. Jesteście głębi. Przyniósł kubek wody i woda nam się jeszcze zmieściła. Do czego to można porównać? Moi drodzy, rzeczywiście każdy z nas wykonuje jakąś pracę. Wypełnia jakieś obowiązki, przynajmniej się stara, ufam, że tak jest. I to jakbyśmy wsypali, wrzucali do tego szklanego pojemnika te duże kamienie, te mniejsze gwiazdy. Ale to wszystko musi być jeszcze poblane wodą błogosławieństwa. Dopiero będzie wszystko popełnione, szczelnie wypełnione, wszystko spełnione, jak należy. I właśnie to dzisiaj czynimy. Wykonujemy swoją pracę, ale jeszcze właśnie po wypełnieniu gorliwie tych wszystkich obowiązków, my dzisiaj w imieniu naszym, w imieniu tamtych naszych tutaj wspólnoty, Panie Boże, pobłogosław jeszcze tę naszą pracę, tę naszą. Nie poszło na marne, ale także będzie to zobaczone, aby ta nasza ludzka praca również była zasługą na nasze niebo. Pan Jezus i Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, dał ludziom ziemię, wyczynił sobie ją portalem. I żeby pracowali na tej ziemi. I my to czynimy. Z nagrodą za pracę czciwą, dobrą, płynącą z mojego serca, będzie jeszcze niebo. Nie tylko ten, można powiedzieć doraźne nagrody w postaci należnej pensji, ale jeszcze ta praca będzie przez Boga wynagrodzona. Nie. Ora et labora. Módl się i pracuj, pomimo nam wszystkim chrześcijanom codziennie towarzyszyć. Ale mówię to, co dzisiaj wyjątkowo jeszcze jakby jeden motyw dzisiejszego dnia, bo o tym poświęceniu Bóg, uchodzie Bóg, cały czas tutaj rozważamy. Ale rzeczywiście mówiąc o poświęceniu tej ziemi, mamy na myśli też nasze ojczyznę. Być może ktoś z was był dzisiaj na mszy świętej, już pewnie słyszał moją komunię dzisiejszą, ale posłuchajcie to jeszcze raz. Bo to jakby w tym kontekście daje jeszcze inne światło dzisiejszej uroczystości. Pan dał nam polską ziemię, byśmy dali zdobyli wieczność. To decyzja Adama i Ewy sprawiła, to nieposłuszeństwo okazane Panu Bogu, że każdy człowiek, który się urodził, to musi przez ten świat przejść aż do końca swego życia. Jedni tego życia mają mniej, więcej, ale ziemia
stoi na pierwszym miejscu, co będę jadł, co będę pił. Tylko Bóg ma być na pierwszym miejscu, a potem dopiero właśnie te inne zmartwienia i inne wysiłki nasze. Dlatego, moi kochani, rzeczywiście powinniśmy sobie uświadomić właśnie to, że Maria, będąc królową naszej ojczyzny, ojczyzny wolne, niepodległe, a znamy wszyscy tragiczną historię naszej ojczyzny, począwszy od zacznę tylko od pokoju szwedzkiego, potem ten upadek Rzeczypospolitej, rozbiór, próba ratowania ojczyzny przez wielu szlachetnych patriotów nie zawsze była owocna. Dopiero my dzisiaj, można powiedzieć, w tych czasach, kiedy my żyjemy, możemy dopiero doświadczać owocu ofiary tych pokoleń. Zaczynając od ojca Kolbeckiego, Jasna Góra, poprzez powstania styczniowe, listopadowe, poprzez ofiarę Polaków, którzy walczyli w czasie I wojny światowej, potem II wojna światowa. Tylu wspaniałych patriotów zginęło w czasie mrocznych lat komunizmu. To ich ofiara przyczyniła się do tego, że my dzisiaj możemy cieszyć się wolną ojczyzną, której królową jest Maria. Dlaczego mamy się o to troszczyć? Bo jest ona tą ziemią, jest tym miejscem, gdzie my się stawiamy. I jeśli na naszej drodze nie będą rzucane kłody w tym wzrastaniu duchowym, to więcej dusz się stawi. Jeśli ta działalność Matki Najświętszej Kościoła, powiedzmy, Chrystusowego, nie będzie ograniczana, tym więcej osób będzie miało większą szansę zbawić swoją duszę. Bo jeszcze raz, to jest prawdziwy, najważniejszy cel w naszym życiu. I dzisiaj Kościół przez tę uroczystość nam o tym przypomina i także przez wspomnienie uchwalone Konstytucji 3 maja przypomina nam właśnie o tej ofierze, o tych patriotach, o tych, którzy troszczyli się i złożyli na ołtarzu własne życie dla ojczyzny, dla nas wszystkich tutaj żyjących. Dlatego dzisiaj, drodzy, dziękując Panu Bogu za naszą ojczyznę, dziękując za ten codzienny dzień, dziękując Panu Bogu za to, że dał nam za królową Matkę Najświętszą. Pięknie mówimy się, pięknie Bogu dziękujmy i niech też naszym tym hasłem, takim mottem niemalże codziennego dnia, niech będzie to, co jest nam doskonale znane. Te trzy hasła. Bóg, honor, ojczyzny. Ale na pierwszym miejscu Bóg. Amen. Wzywając orędownictwa Matki Najświętszej, zwróćmy się teraz do Boga w naszych intencjach, a szczególnie proszę Pana Boga o intencje wszystkich mieszkańców Podsanka, aby Pan Bóg błogosławił mieszkańcom, wszystkim pracującym, wszystkim, którzy wykonują jakąkolwiek pracę. Niech Pan Bóg da to, czego potrzeba dla naszej duszy i dla naszego ciała. Panie, spraw, aby wszyscy chrześcijanie, wszyscy wierzący w naszym kraju mieli zasług do naśladowania Matkę Najświętszą. Ciebie prosimy. Aby Polacy w swoich prawach i obyczajach uznawali prawo Boże. Ciebie prosimy. Aby ci, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, radowali się życiem wiecznym w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Aby władze naszego państwa godnie reprezentowały w świecie naszą ojczyznę. Ciebie prosimy. Polecajmy jeszcze raz wszystkie nasze intencje. Polecajmy Bogu nas samych, abyśmy wszyscy, wykonując swoją pracę, wykonywali ją z radością, świadomi odpowiedzialności przed innymi. Niech Pan da nam chleb powszedni. Niech Pan sprawi, byśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Niech Bóg również sprawi, byśmy
Panowała w nich miłość i zgoda. Ciebie prosimy. Panie Boże Wszechmogący, wspomagaj nas przez swoje bogactwo naszej Matki i Królowej oraz udzielaj nam łaski, o które tak z wielką ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże dla przyjścia i jego wstawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do ogromania Twojej świadomości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Pokupieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, świętym Ojcem Pio, świętą siostrą Faustyną, świętym Izydorem, patronem rolników i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Na zamyśli Ci Bożej imię jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, ode zła wszelkiego i odnasz nasze czasy pokoju.
Jeszcze raz